Wybory wyborami, nie samymi wyborami człowiek żyje. To okienko pogodowe się trafiło. Ogólnie to od rana pada. 9 czerwca 2024 roku, puszczalnia Połomicka. I przytachałem taką gałąź, chyba dębową, mniej więcej z tamtej kupy gałęzi. Tutaj do słonka ją dałem. Zaraz ją odniosę. Ale chcę wam pokazać grzybka, jaki na niej jest. A mianowicie żagiew guzowata. Grzybek bardzo rzadki. Ja to nazywam młodszy kuzyn z żagwi łuskowatej, żagwiaka łuskowatego. Młodszy, a raczej mniejszy kuzyn. Żagiew guzowata to grzybek na trzonku dość krótkim, prawie niewidocznym. Może mieć tak do 5 cm kapelusz. Tu jest akurat niewielkich rozmiarów, ale może osiągać do 12 cm średnicy. Nie widać tego tutaj, bo jest, tak jak mówiłem, po deszczu i grzybek jest zmyty, ale powierzchnia kapelusza jest bardzo podobna do powierzchni właśnie żagwiaka łuskowatego. Tutaj na powierzchni są takie drobne, ciemniejsze łuski, a hymenofor żagwi guzowatej wygląda tak, czyli też bardzo podobny do starszego, większego kuzyna. Żagiew guzowata znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów. W Polsce jest bardzo rzadka. Dawniej była nawet hodowana, uznawana była za grzyb leczniczy. Młode owocniki były nawet zbierane i jadane. A jakoś, nie wiem, nie mam odwagi próbować. To raz, a dwa, że jednak jest to rzadki grzybek. Żagiew guzowata, jak widzicie, to kolejna nowość na liście leśnych grzybów. Co prawda już ją nieraz spotykałem, ale nie było okazji, żeby nagrać. A dzisiaj jest. Żagiew guzowata w Puszczy Niepołomickiej. Subskrybuj, komentuj, lajkuj, udostępniaj. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.